Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, zapraszam Was na krótką serię trzech odcinków, które zostaną poświęcone stricte, szeroko rozumianej tematyce uzyskania pozwolenia na broń palną do celów sportowych. Ten odcinek zostanie poświęcony kwestiom proceduralnym, czyli omówimy sobie, jak wygląda cała ścieżka proceduralna w kontekście broni palnej do celów sportowych. W drugim odcinku pokażę Wam, jak wygląda egzamin na patent strzelecki w praktyce, czyli zorganizujemy sobie nasz własny egzamin na patent, a w trzecim odcinku postaram się w sposób jak najbardziej rzetelny i jak najbardziej obiektywny przedstawić wszystkie plusy i minusy pozwolenia na broń do celów sportowych w kontekście pozwolenia na broń do celu. Kolekcjonerskiego. Te dwa rodzaje pozwolenia na broń są ze sobą najczęściej konfrontowane i zestawiane, więc pozwólcie, że ja zabiorę w tej sprawie głos. Jeżeli rozważasz posiadanie własnej broni palnej, to pozwól, że zaprezentuję Tobie ścieżkę uzyskania pozwolenia na broń palną do celów sportowych. Oczywiście jest to jeden z celów, jeden z rodzajów pozwolenia, które można w Polsce uzyskać. Natomiast, jeżeli bierzesz ten konkretny cel, ten konkretny rodzaj pod uwagę, to gorąco zachęcam do zapoznania się z treścią tego odcinka. Lecimy! W tym odcinku będziemy bazować na przepisach Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz na ustawie o broni i amunicji. W bardzo wielu miejscach te dwa twory prawne przenikają się wzajemnie i odwołują do siebie nawzajem. Jeżeli chodzi o ustawę o broni i amunicji, to w artykule 10 możemy przeczytać, że właściwy organ policji wydaje pozwolenie na broń, i jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Czyli właściwym organem policji będzie właściwy dla naszego miejsca stałego zamieszkania, komendant wojewódzki policji, bądź też komendant stołeczny policji, a pozwolenie na broń zostanie nam wydane w drodze decyzji administracyjnej. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach, i tutaj mamy osiem głównych celów, co do których wydaje się pozwolenie na broń. Jest to ochrona osobista. Ochrona osób, imienia, cel łowiecki, sportowy, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerski, pamiątkowy oraz szkoleniowy. My oczywiście w dniu dzisiejszym skupimy się wyłącznie na celu sportowym. Idziemy dalej. Za ważną przyczynę, o której mowa w ustępie pierwszym, uważa się w szczególności. I tutaj za ważną przyczynę. W kontekście pozwolenia na broń do celów sportowych uważa się udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w artykule 10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego dla pozwolenia na broń do celów sportowych, czyli. Idąc za treścią tego podpunktu, musimy przynależeć do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim czyli musimy być członkami klubu, który jest zrzeszony w strukturach PZSS, posiadać odpowiednie kwalifikacje, o których mowa w artykule 10b, o których za chwilkę sobie opowiemy, oraz posiadać licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, która będzie nas uprawniała do współzawodnictwa w sporcie strzeleckim. Zjeżdżamy do artykułu 10b. I w artykule 10b możemy przeczytać, że nawet się zrymowało: Uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiedniej kwalifikacji, potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach. Czyli potrzebujemy kwalifikacji, a na te kwalifikacje najlepiej, gdybyśmy mieli jakieś zaświadczenie w formie dokumentu, oraz musimy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Dokument, o którym mowa w powyższym ustępie, wydaje się po przeprowadzeniu egzaminu, który to jest egzaminem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, za który Polski Związek Strzelectwa Sportowego pobiera opłatę w wysokości 400 zł. Oczywiście cały czas mówimy tutaj o egzaminie na patent strzelecki, a tym dokumentem jest sam patent strzelecki. Idąc dalej za treścią ustawy napotykamy stwierdzenie, że aby przystąpić do egzaminu na patent musimy odbyć co najmniej miesięczny staż w klubie, który jest zrzeszony w PZSS-ie, czyli po miesięcznej przynależności do klubu sportowego, który znajduje się w strukturach PZSS możemy przystąpić do egzaminu na patent strzelecki. I dokument, o którym mowa w ustępie pierwszym, czyli o patencie strzeleckim, to ten dokument będzie potwierdzony. Posiadanie przez nas kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych. To są najważniejsze informacje, o których mówi ustawa. Oczywiście tych odwołań będzie więcej, natomiast na tę chwilę, jeżeli chodzi o naszą ścieżkę proceduralną, to pozwólcie, że na tym zakończymy. Podsumowując ustawę, policja wydaje nam. Zgodę na posiadanie broni do celów sportowych w drodze decyzji administracyjnej. Taką decyzję oczywiście wydaje komenda właściwa dla miejsca naszego stałego zamieszkania. Aby takie pozwolenie uzyskać, musimy być członkiem klubu sportowego zrzeszonego w PZSS-ie od co najmniej miesiąca. Przystępujemy do egzaminu na patent strzelecki, za który jest pobierana opłata 400 zł. Z patentem strzeleckim oraz z licencją PZSS możemy się ubiegać o wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych. Z ustawy o broni i amunicji przenosimy się na stronę Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Na stronie PZSS znajdziemy wszystkie niezbędne informacje, które będą przydatne w całym procesie związanym z podejściem do egzaminu na patent strzelecki. W zakładce Patenty i Licencje znajdziemy podstawowe informacje oraz odnośniki do pobrania najważniejszych dokumentów w postaci regulaminów bądź też programów. Ponadto. W tej zakładce mamy również listę egzaminów na patent strzelecki na około 2 miesiące do przodu. W tym miejscu zaznaczę, że jeżeli jakakolwiek kwestia nie zostanie przeze mnie poruszona albo w sposób wystarczający wyjaśniona, to w zakładce Najczęściej zadawane pytania możecie zgłębić tę wiedzę. Płynnie przenosimy się z zakładki egzaminy na patent strzelecki do najważniejszego dokumentu, czyli do regulaminu, egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego. Kolorem czerwonym zaznaczyłem ważniejsze informacje, na których będziemy się skupiać w całokształcie omawiania tegoż regulaminu, a więc w celu Usystematyzowania naszej wiedzy i ułożenia całej naszej ścieżki chronologicznie rozpoczynamy od zapisania się do klubu sportowego zrzeszonego w PZSS-ie. Tam zostaniemy wpisani do portalu PZSS na nasze indywidualne konto i od tego dnia jest liczona nasza miesięczna karencja. I w trakcie tego miesiąca przygotowujemy się do podejścia do egzaminu na patent strzelecki. Zaczynamy. Regulamin oczywiście będzie nawiązywał do ustawy o broni i amunicji. Regulamin będzie mówił o wszystkim, co jest związane z uzyskaniem patentu. Paragraf drugi jest paragrafem, od którego rozpoczniemy. Ilekroć w regulaminie jest mowa o sporcie strzeleckim, zwanym dalej strzelectwem, należy przez to rozumieć strzelectwo w dyscyplinach pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. Czyli tak, abyśmy wszyscy mieli tę wiedzę, że strzelectwo sportowe bazuje na pistoletach, karabinach i strzelbach gładkolufowych. W dalszej części będzie wzmianka o poszczególnych dyscyplinach, natomiast jeżeli jesteśmy przy tym punkcie, to pozwólcie, że poruszę ten aspekt już teraz. Co do zasady do egzaminu na patent strzelecki podchodzimy właśnie w tych trzech konkurencjach w tych trzech dyscyplinach, aby posiadać pozwolenie na broń palną w postaci pistoletów oraz rewolwerów bocznego oraz centralnego zapłonu, karabinów centralnego oraz bocznego zapłonu oraz strzelb gładkolufowych najróżniejszych oczywiście mogą to być boki, strzelby horyzontalne, tak zwane pompki, automaty kulowe, nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. Czyli mamy trzy główne dyscypliny, w których możemy przystąpić do egzaminu i na podstawie których możemy uzyskać pozwolenie na dany rodzaj broni. Czy musimy przystępować do egzaminu w tych wszystkich trzech dyscyplinach? Oczywiście, że nie. Jeżeli zależy nam wyłącznie na pistolecie i karabinie, to przystępujemy do egzaminu na patent strzelecki w dyscyplinie pistolet oraz karabin i na te dwa rodzaje broni uzyskujemy pozwolenie i tylko i wyłącznie w tych dwóch dyscyplinach będziemy mogli brać udział w współzawodnictwie sportowym, oczywiście strzeleckim. Idziemy dalej. Paragraf trzeci. Do uprawiania strzelectwa w zakresie określonym w paragrafie drugim, czyli powyższym, jest niezbędne posiadanie dokumentu stwierdzającego kwalifikacje i uprawnienia do uprawiania strzelectwa zwanego dalej patentem strzeleckim, czyli żeby uprawiać dyscypliny strzeleckie i posiadać kwalifikacje, musimy zdać egzamin na patent. Bardzo oczywista sprawa, fajnie, że zostało to przedstawione na piśmie. Paragraf czwarty, mało istotny. Paragraf piąty. Patent strzelecki nadaje zawiesza i cofa komisja licencyjna Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz patent strzelecki nadaje się osobie pełnoletniej, która spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Paragraf szósty. Patent strzelecki uprawnia do i tutaj są dość ważne informacje. Przede wszystkim uprawnia nas do strzelectwa w dyscyplinie, na którą został wydany. Czyli tutaj wracam do tego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli dana dyscyplina, w której przystąpiliśmy do egzaminu na patent, w tych dyscyplinach możemy brać udział w współzawodnictwie sportowym. Ubieganie się o licencje zawodnicze PZSS uprawniające do udziału we współzawodnictwie sportowym, czyli oczywiście, żeby brać udział w współzawodnictwie sportowym, musimy posiadać licencję Przepustką do licencji jest oczywiście zdanie egzaminu na patent. Punkt trzeci: Ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa. Punkt czwarty, bardzo istotny: Ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych na podstawie przepisów ustawy o broni i amunicji. I dlaczego to jest tak bardzo istotne? Ponieważ, szanowni Państwo. Egzamin na patent strzelecki jest egzaminem państwowym, po zdaniu którego uzyskujecie pozwolenie na broń palną. Teraz pozwólcie, że troszeczkę wyjdę do przodu, ponieważ to o czym teraz powiem, będzie poświęcone dla odcinka trzeciego. Natomiast tak aby już tutaj zbudować mniej więcej świadomość osób, które są zainteresowane pozwoleniem na broń do celów sportowych, to Idąc za treścią ustawy o broni i amunicji, możemy zostać zwolnieni z egzaminu na broń palną do celów kolekcjonerskich oraz do celów szkoleniowych, jeżeli zdaliśmy egzamin na podstawie odrębnych przepisów. I teraz, jeżeli zdaliśmy egzamin na patent strzelecki, czyli posiadamy patent strzelecki, jednocześnie składając wniosek o wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych, Załączamy kolejny wniosek o wydanie pozwolenia na broń palną, sportową do celów kolekcjonerskich, czyli uzyskujemy na podstawie patentu kolejny rodzaj pozwolenia na broń oraz przy spełnieniu dodatkowych wymogów. Możemy uzyskać pozwolenie na broń palną sportową do celów szkoleniowych. Czyli patent tak naprawdę będzie nas uprawniał do tego, abyśmy otrzymali trzy różne rodzaje pozwolenia na broń palną. Ale, tak jak powiedziałem, o tym opowiemy sobie w trzecim odcinku. Paragraf siódmy, kolejny bardzo istotny. Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest, Ukończenie przez wnioskodawcę 18 roku życia. Tak, dokładnie, szanowni Państwo, 18 roku życia wraz z pozwoleniem na broń do celów łowieckich. Są to te dwa rodzaje pozwoleń, które umożliwiają posiadanie broni palnej od 18 roku życia. Pozostałe rodzaje pozwoleń na posiadanie broni umożliwiają to dopiero od 21 roku życia. Na ten temat również nie będę się rozwodził w tym miejscu. Stwierdzamy jedynie fakt, że aby przystąpić do egzaminu na patent strzelecki i uzyskać pozwolenie na broń palną do celów sportowych, wystarczy 18 lat. Idziemy dalej. Przynależność wnioskodawcy do klubu posiadającego licencję PZSS od minimum 3 miesięcy. Oczywiście, dalej w oficjalnym regulaminie PZSS jest ten błąd. W ustawie o broni i amunicji mamy już wpisany miesiąc. Jeżeli przejdziemy do zakładki najczęściej zadawane pytania, to oczywiście jest tutaj już zmiana i wzmianka o tym, że wystarczy miesięczna karencja, natomiast w regulaminie dalej widnieją nam 3 miesiące. Powtarzam jeszcze raz, miesięczna karencja, czyli musimy być zarejestrowani w strukturach PZSS. Musimy przynależeć do struktur PZSS od co najmniej jednego miesiąca, aby przystąpić do egzaminu na patent strzelecki. Rejestracja do egzaminu następuje za pośrednictwem portalu PZSS, tam jest nasze indywidualne konto. Oraz musimy w dniu egzaminu złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o nadanie patentu. Na tym wniosku muszą znaleźć się dwie adnotacje w momencie składania. Pierwsza to pieczątka lekarza. Uprawnionego do tego, aby zaświadczył o stanie naszego zdrowia, który to umożliwia podejście do egzaminu na patent strzelecki. Nie musi to być lekarz sportowy, może to być lekarz rodzinny, nie ma z tym najmniejszego problemu. Odnośnie lekarza, pozwólcie, że tę kwestię, ten wątek rozwiniemy sobie w dalszej części. Oraz zaświadczenie kierownika klubu, że odbyliście przeszkolenie, o którym również powiemy sobie za chwilę. Czyli innymi słowy, kierownik klubu zaświadcza, że braliście udział w treningach, że braliście udział w szkoleniach, które przygotowują Was do podejścia do egzaminu na patent strzelecki. I znowu tutaj mamy wpisane 3 miesiące. Już dobrze wiemy, że okres ten wynosi 1 miesiąc. Paragraf ósmy, czyli kolejny bardzo istotny paragraf, który w punkcie 5 mówi nam o tym, że. Biuro PZSS podaje do publicznej wiadomości informacje o miejscu i terminie egzaminów za pośrednictwem strony internetowej. Opowiemy sobie o tym już za sekundę. Kolejny istotny punkt. Wnioskodawca może przystąpić do egzaminu wyłącznie w województwie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania lub siedziby klubu. Biorąc pod uwagę te dwa punkty, które omówiliśmy, czyli piąty oraz siódmy, Wracamy na główną stronę PZSS w zakładce Patenty i Licencje. Mamy tę ogólnodostępną informację o egzaminach na patent. I pozwólcie, że tutaj zostaniemy chwilę dłużej. Tak jak powiedziałem, egzaminy są wypisane na około 2 miesiące do przodu. Omówimy sobie egzamin pierwszy z brzegu, czyli kolejny, który będzie następował. 25 kwietnia, ja ten odcinek również nagrywam 25 kwietnia. I jakie informacje możemy tutaj pozyskać? Termin egzaminu oczywiście 25 kwietnia 2024 roku o godzinie 9, a więc egzamin za chwilkę się zacznie. Zapisy trwały od do kolejna istotna rubryka, kolejna istotna kolumna badania. I w tym konkretnym egzaminie na patent strzelecki. Nie będzie lekarza. Jak widzicie, w przytłaczającej większości przypadków lekarz na miejscu się znajduje. I co daje nam ta informacja? Wracając do tej wzmianki o lekarzu, przypominam po raz kolejny: to nie są badania lekarskie obowiązujące każdą osobę, która stara się o uzyskanie pozwolenia na broń palną, tak. Mówię tutaj o tych drogich, kosztownych badaniach lekarskich i psychologicznych, które kosztują między 500 zł a 1000 zł. Nie, tutaj chodzi o zwykłe, podstawowe badanie, gdzie lekarz zaświadcza, że możecie przystąpić do egzaminu na patent strzelecki. W bardzo wielu miejscach takie badanie, takie zaświadczenie jest wymagane, tym bardziej jeżeli chodzi o współzawodnictwo sportowe. Koszt takiego badania waha się od 50 do 100 zł, trwa ono kilka minut, tak jak mówię, są to najbardziej podstawowe badania lekarskie. Warto przed samym egzaminem zadzwonić na taką strzelnicę, która to udostępnia swój obiekt dla właściwego wojewódzko. Związku Strzelectwa Sportowego i zapytać, od której godziny przyjmuje lekarz i jaki będzie koszt takich badań. Wtedy nie musimy się fatygować kilka dni wcześniej do lekarza rodzinnego, tylko przyjeżdżając na miejsce, poddajemy się badaniom i bierzemy udział w patencie strzeleckim. Kolejna informacja to województwo oraz lokalizacja. Zostańmy chwilę dłużej przy województwie. Tak jak pamiętacie z paragrafu, który przed chwilą omawialiśmy, to przystąpić do egzaminu na patent strzelecki można tak naprawdę w dwóch województwach. Pierwszym województwem będzie województwo, w którym mamy stały adres zamieszkania, a drugim województwem będzie województwo, gdzie siedzibę ma nasz klub macierzysty. W tym miejscu warto również podkreślić to, że możemy przynależeć tylko i wyłącznie do jednego klubu, który jest zrzeszony w PZ SS. I teraz mówiąc na moim przykładzie, jeżeli mój adres stałego zamieszkania ma miejsce w województwie śląskim, a mój klub macierzysty, czyli klub do którego przynależę, miałby swoją siedzibę w województwie małopolskim, to mogę przystąpić do egzaminu na patent i w województwie śląskim i w województwie małopolskim. Czyli mamy do wyboru dwa województwa, ale to nie wszystko. W każdym z tych województw jest kilka strzelnic, które udostępniają swój obiekt dla wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego celem. Przeprowadzenia tegoż egzaminu, więc bardzo istotna informacja: to nie strzelnica, to nie dany klub organizuje egzamin na patent tylko egzamin na patent jest przeprowadzany na danej strzelnicy, która będzie spełniała wymagania ku temu, aby taki egzamin mógł tam być przeprowadzony. Pozwólcie, że wrócę jeszcze do jednej bardzo istotnej kwestii związanej z karencją. I znowu na przykładzie pierwszego z brzegu egzaminu. 25 kwietnia 2024 roku ma miejsce egzamin na patent strzelecki. Wystarczy, że miesiąc wcześniej, czyli 25 marca, zostałbym zarejestrowany na oficjalnej stronie PZSS, czyli w portalu PZSS, i od tego dnia jest liczona moja miesięczna karencja. Mało tego. To wszystko może się dziać w momencie, w którym mam jeszcze 17 lat. Wystarczy, że 25 kwietnia 2024 roku mija miesięczna karencja. Tego też dnia mogę mieć swoje 18 urodziny i mogę przystąpić do egzaminu na patent. Tu jest bardzo duża analogia, jeżeli chodzi o na przykład prawo jazdy. Najważniejsze, żebym w dniu egzaminu miał odhaczoną miesięczną karencję. Jak często są takie egzaminy? No to jeżeli mamy Małopolskę, spójrzmy jak wygląda to w Małopolsce. Województwo Małopolskie, wyszedł mi wynik. Trzech egzaminów w województwie małopolskim: 25 kwietnia, kolejny egzamin, 16 maja oraz 28 maja. A więc w najbliższym czasie są przeprowadzane trzy egzaminy w województwie małopolskim. Jak to wygląda na Śląsku? Województwo Śląskie: najbliższy egzamin, 29 kwietnia. Kolejny 21 maja oraz 28 maja. Z tego co kojarzę, w tym roku było 5 egzaminów na patent strzelecki w województwie śląskim, a więc średnio wypada nam jeden egzamin na miesiąc. A jak to wygląda w innych województwach? Rzućmy okiem na przykład na mazowieckie. 13 pozycji. Województwo mazowieckie. Tak jak widzicie, te egzaminy są tam organizowane praktycznie co weekend. A więc wystarczy, że zapiszecie się do klubu, który ma swoją siedzibę w województwie mazowieckim, albo macie meldunek w województwie mazowieckim. Te egzaminy są tam przeprowadzane praktycznie co tydzień. Generalnie można przyjąć taką średnią, że raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca w każdym województwie jest organizowany egzamin na patent strzelecki. Tutaj oczywiście jeszcze kwestia, o której nie powiedziałem, czyli dostępne miejsca. Najczęściej tych miejsc jest około 80. Kontakt do organizatora, z tego raczej nie korzystamy. Pamiętajcie, że zapis na egzamin na patent strzelecki następuje tylko i wyłącznie za pośrednictwem waszego indywidualnego konta PZSS. Zapisy ruszają o godzinie 21. Tam się zapisujemy, zaznaczamy dyscypliny, robimy przelew przypominam koszt 400 zł i jesteśmy zapisani na egzamin na patent strzelecki. Ok, wracamy do naszego regulaminu. Punkt ósmy. No, powiedzmy, że nawiązuje do tego, o czym przed chwilą powiedziałem, czyli ustanawia się limit osób, które mogą przystąpić do egzaminu, tak aby dany obiekt pomieścił wskazaną grupę osób oraz tak, aby ten egzamin był przeprowadzony rzetelnie. Oraz staż członkowski zawodnika w klubie strzeleckim rozpoczyna się z datą zgłoszenia członka klubu do PZSS i zarejestrowania w bazie związku czyli to, o czym mówiłem, w momencie, w którym zostaniemy wpisani do systemu. Do systemu oczywiście wpisuje nas prezes klubu, do którego należymy, i od tego dnia jest liczona nasza miesięczna karencja. Opłata za egzamin 400 zł. Jest dokonywana poprzez serwis serwis.pay tuż po tym, jak na egzamin się zapiszemy. Na regulaminie PZSS wytłuszczonym drukiem wskazał nam kolejne dość istotne informacje odnośnie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu na patent. Jeżeli przed oficjalnym zamknięciem zapisów, bo mieliśmy, pamiętacie, datę rozpoczęcia oraz zakończenia zapisów, jeżeli 24 godziny przed zamknięciem rejestracji zrezygnujemy, zostaną nam zwrócone środki. Oraz nie będzie się to wiązało z konsekwencjami niezdania egzaminu. Czyli, jeżeli nie zrezygnujecie 24 godziny przed zamknięciem rejestracji i nie przystąpicie do takiego egzaminu, to macie egzamin niezaliczony oraz nie macie podstaw ku temu, aby żądać zwrotu należności. Kolejny aspekt to niedopuszczenie do egzaminu na patent z powodu braków formalnych. Brakiem formalnym może być na przykład brak pieczątki prezesa naszego klubu, czyli zaświadczenia, że w ogóle do jakiegoś klubu należymy, oraz że zaliczyliśmy szkolenie wstępne, albo też pieczątki lekarza, który zaświadczył, że możemy przystąpić do egzaminu na patent strzelecki. Jeżeli mowa o poprawce, czyli jeżeli nie zdaliśmy danego egzaminu i przystępujemy do poprawki, to nie jest już wymagana ani pieczątka lekarza. Ani zaświadczenie z klubu. Idziemy dalej. Paragraf dziewiąty. Tutaj już rozpoczynamy kwestie związane z samymi egzaminami. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz z części praktycznej. No, jak przy każdym rodzaju pozwolenia na broń palną. Część teoretyczna obejmuje sprawdzenie wiedzy z. I tutaj mamy wypisane zakresy. Pozwólcie, że je przeczytam. Obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie, zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową, regulaminów strzeleckich, budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych, znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. Myślę, że nikogo nie dziwią tego rodzaju zagadnienia. Dla każdego rodzaju pozwolenia na broń palną, każdy musi posiąść wiedzę w zakresie ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie, regulaminów bezpieczeństwa, budowy broni oraz przepisów kodeksu karnego, ponieważ te wszystkie aspekty są zawierane. W egzaminach teoretycznych oraz w egzaminach praktycznych, podkreślę to po raz kolejny, mówimy tutaj o każdego rodzaju pozwoleniu na broń. Czy to będzie pozwolenie sportowe, czy to będzie kolekcjonerskie, czy to będzie do celów łowieckich, czy to będzie do celów ochrony osobistej, wszędzie mamy tego rodzaju zagadnienia. Tutaj jedynym dopiskiem jest oczywiście broń sportowa. Część praktyczna obejmuje i pozwólcie, że znowu zacytuję poraz po raz kolejny rymuję. Sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy. Sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania broni, ładowania amunicją i rozładowania oraz zabezpieczenia i odbezpieczenia, a także postępowania w przypadku jej niesprawności. Sprawdzian strzelecki z użyciem właściwego dla danej dyscypliny rodzaju broni. Ustęp trzeci mówi nam o tym, co będzie wchodziło w zakres egzaminu części praktycznej. Najważniejsza rzecz to przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Kolejna rzecz to bezpieczne oraz prawidłowe załadowanie broni, rozładowanie broni, jej zabezpieczanie. Odbezpieczanie i postępowanie w sytuacji jej niesprawności. Podczas egzaminu na patent strzelecki nie jest praktykowane rozkładanie broni, jej składanie. Nazywanie poszczególnych elementów, włącznie ze wskazywaniem jej istotnych elementów, ten zapis tutaj istnieje. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie przystępując do egzaminu z pistoletu pneumatycznego albo z karabinu pneumatycznego, miałbym tę broń rozkręcać. Więc tak naprawdę, część praktyczna będzie nam obejmowała przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Prawidłowe i bezpieczne załadowanie broni, rozładowanie broni, praca na bezpieczniku oraz oczywiście celne ostrzeliwanie danych celów z właściwej dla danej dyscypliny broni. Czyli, oczywiście, jeżeli przystępujemy do egzaminu w dyscyplinie pistolet, to strzelamy z pistoletu. Dla dyscypliny karabin, strzelamy z karabinu, a dla dyscypliny strzelba gładkolufowa, strzelamy ze strzelby gładkolufowej. Fajnie, że zostało to zapisane. Fajnie, że nawet tak oczywiste rzeczy zostają zapisane w regulaminie. Idziemy dalej. Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnica, wynik wpisuje się na karcie egzaminacyjnej. Oczywista rzecz, przystępujemy do egzaminu, sędziowie wpisują nasze wyniki, pod czym się podbijają. Mamy czarne na białym, czy zdaliśmy czy też nie zdaliśmy. Komisja może nam zadawać pytania. Które wchodzą w zakres ustępu trzeciego, a także warunkiem zdania praktycznej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzenia znajomości zagadnień, o której mowa w ustępie trzecim. Czyli cały czas pozostajemy tutaj w tym schemacie. Aby zdać praktyczną część egzaminu, musimy mieć odhaczone te elementy. Mówię oczywiście w bardzo dużym skrócie. Paragraf 10, bardzo istotny, który wyczerpująco mówi nam o tym, jak wygląda część teoretyczna egzaminu na patent strzelecki. I co tutaj możemy przeczytać? Teoretyczna część egzaminu jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 10 pytań, czyli forma pisemna test dziesięć pytań po dwa pytania z każdego zagadnienia wymienionego w paragrafie 9 ustęp 2. Paragraf 9, ustęp drugi, czyli to o czym powiedzieliśmy sobie przed chwilą. Mamy pięć głównych zagadnień i do każdego z tych zagadnień będą dwa pytania, a więc w sumie wychodzi nam pytań 10. Kolejna istotna informacja: warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowych odpowiedzi na nie mniej niż 9 pytań. Wyjątek stanowią pierwsze 4 pytania dotyczące ustawy o broni i amunicji oraz zasad bezpieczeństwa. Jeżeli tam popełnimy błąd, egzamin jest niezaliczony. Czas trwania egzaminu teoretycznego to 20 minut. A więc w całym teście, który składa się z 10 pytań, możemy popełnić jeden błąd. Natomiast ten błąd nie może się odnosić do zagadnień związanych z ustawą o broni i amunicji oraz do zasad bezpieczeństwa. W pozostałych 6 pytaniach możemy popełnić jeden błąd. Na oficjalnej stronie PZSS mamy listę 142 pytań. To właśnie z tej listy. Jest wybieranych 10, i z tych 10 pytań dodatkowo możemy popełnić jeden błąd. Oczywiście, moi drodzy, pod tym filmem wrzucę Wam w opisie. Wszystkie pytania wraz z opracowaniem, tak abyście mogli na tej podstawie przygotowywać się do części teoretycznej egzaminu na patent strzelecki. Tak jak widzicie, bardzo duże ułatwienie, bardzo duże uproszczenie. Cała lista pytań jest na oficjalnej stronie PZTS. Paragraf 11. W przypadku nieuzyskania pozytywnego wyniku egzaminu z części i punkt pierwszy teoretycznej. Zdający nie jest dopuszczony do części praktycznej egzaminu. Czyli innymi słowy, jeżeli nie zdałeś teorii, to nie przystępujesz do praktyki. Czyli nie zaliczając testu pisemnego, nie wejdziesz na oś strzelecką i nie przystąpisz do egzaminu w danych dyscyplinach. I punkt drugi: praktycznej, zdający przystępuje do egzaminu poprawkowego obejmującego wyłącznie tę część egzaminu. Oczywiście o tym powiemy sobie już za chwilę. Płynnie w tym miejscu przechodzimy do paragrafu 12, gdzie mamy rozwinięcie tej myśli, czyli egzamin poprawkowy przeprowadza się nie wcześniej niż po 5 dniach od daty egzaminu, którego nie zaliczyliśmy. I o co chodzi w tych paragrafach? Jeżeli przystąpiłeś do egzaminu na patent. W dyscyplinach pistolet, karabin oraz strzelba, i zakładamy, że nie zdałeś pistoletu, to już po pięciu dniach, czyli załóżmy, że egzamin odbywał się w dany weekend, to już w kolejny weekend możesz jechać na egzamin poprawkowy. Przyjeżdżasz na taki egzamin. Nie musisz mieć już zaświadczenia od lekarza, nie musisz mieć podbitego wniosku od prezesa klubu. Po przyjeździe wchodzisz bezpośrednio na oś strzelecką i strzelasz sam pistolet. Nie piszesz egzaminu. Nie przystępujesz do pozostałych dyscyplin, które masz już zaliczone, strzelasz wyłącznie pistolet. Koszt takiej poprawki to 100 zł od jednej dyscypliny, czyli nie zaliczając pistoletu płacisz 100 zł nie zaliczając na przykład pistoletu i karabinu płacisz 200 zł. Najważniejsze jest to, że przyjeżdżasz na taki egzamin poprawkowy, który możesz już odhaczyć po 5 dniach od egzaminu, którego nie zaliczyłeś. Poprawiasz tylko to, czego nie zdałeś, i za poprawkę płacisz 100 zł od danej dyscypliny. Ale to wciąż nie koniec. Jeżeli na przykład nie zaliczyłeś strzelby na takim egzaminie, ale tą strzelbę powiedzmy, że wziąłeś pakietowo i tak naprawdę nie potrzebujesz tego rodzaju pozwolenia, a jak nie będziesz miał strzelby, to świat się nie kończy, nie planujesz posiadać strzelby i nie planujesz brać udziału w współzawodnictwie sportowym, strzeleckim w dyscyplinie strzelba. Jeżeli zdałeś pistolet, jeżeli zdałeś karabin. Ruszasz dalej swoją ścieżkę proceduralną, czyli uzyskasz pozwolenie na broń palną dla pistoletów, no i tak jak wcześniej mówiłem, rewolwerów bocznego i centralnego zapłonu oraz wszelkiego rodzaju karabinów i karabinków bocznego oraz centralnego zapłonu. To też jest bardzo istotna informacja. Oczywiście zachęcam Was do tego, abyście strzelbę zrobili. Więc, jeżeli już przystępujemy do egzaminu na patent, to fajnie jest zaliczyć wszystkie te trzy dyscypliny. Idziemy dalej. Kolejny istotny paragraf, paragraf 16. Po raz kolejny wpisują tak oczywiste rzeczy. Osoba zamierzająca uprawiać różne dyscypliny strzelectwa jest obowiązana zdać część praktyczną z każdej z tych dyscyplin. Czyli kolejny raz już chyba trzeci o tym powiem. Jeżeli planujesz uzyskać pozwolenie na broń palną do celów sportowych w postaci pistoletu Karabinu oraz strzelby, to musisz zdać egzamin na patent w tych trzech dyscyplinach. I jeżeli planujesz brać udział w współzawodnictwie sportowym w tych trzech różnych dyscyplinach, to w tych trzech różnych dyscyplinach musisz zdać egzamin na patent. Jest to bardzo oczywiste i po raz kolejny to dotyczy każdego rodzaju pozwoleń. Tak, jak pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich, gdzie mamy broń bocznego zapłonu, gdzie mamy broń centralnego zapłonu, gdzie mamy pistolety, gdzie mamy karabiny, gdzie mamy strzelby, i podobnie jak pozwolenie na broń do celów łowieckich, gdzie mamy karabiny, gdzie mamy strzelby. Tak więc w każdym rodzaju pozwoleń mamy rozgraniczenie na dane dyscypliny, na dane rodzaje broni. Paragraf 17, omówię go bardzo krótko, podkreśliłem go innym kolorem, ponieważ są to kwestie oczywiste i kwestie, które dotyczą, mówiąc bardzo ogólnie, zasad bezpieczeństwa, a bardziej zdrowego rozsądku które nawiązują do stanu trzeźwości, nawiązują do znajdowania się na terenie strzelnicy. Nie tylko w kontekście samego egzaminu na patent strzelecki, ale ogólnie, jeżeli mówimy o jakimkolwiek działaniu z bronią palną, trzeźwość oraz nieznajdowanie się pod jakimkolwiek wpływem innych substancji, które działają w sposób podobny. Przechodzimy do części praktycznej, czyli do tego, co jak mniemam, interesuje Was najbardziej. Tak jak powiedzieliśmy i tak jak wskazuje nam to niniejszy regulamin, możemy przystąpić do egzaminu na patent w trzech dyscyplinach, czyli pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa. Zapewne rodzi się w waszych głowach pytanie, dlaczego przy pistolecie, przy karabinie oraz przy strzelbie mamy wpisane dwie konkurencje, czyli dwa Rodzaje dwa sposoby zaliczenia tego egzaminu tej danej dyscypliny. Już wam odpowiadam. W związku z tym, że egzamin na patent strzelecki, tak jak już sobie wcześniej powiedzieliśmy, jest organizowany na strzelnicach komercyjnych, to dana strzelnica udostępnia swój obiekt dla właściwego wojewódzko. Związku strzelectwa sportowego, który tam przeprowadza tenże egzamin. I w zależności od uwarunkowań danej strzelnicy, jest przeprowadzany egzamin w danym wariancie. Najlepiej to będzie widoczne przy karabinie oraz przy strzelbie. Dlatego pozwólcie, że powiem to na przykładzie karabinu oraz strzelby. Jeżeli egzamin jest przeprowadzany na Osi 25-metrowej, czyli mamy strzelnicę zamkniętą z osiami 25-metrowymi, to na takiej strzelnicy jesteśmy w stanie strzelić dyscyplinę pistolet w wariancie broni palnej, w wariancie broni pneumatycznej, ale w kontekście karabinu, tylko i wyłącznie karabin pneumatyczny, który strzelamy na dystansie 10 metrów, ponieważ karabin bocznego zaponu, czyli karabin sportowy, strzelamy na dystansie 50 metrów. I analogicznie, strzelba, jeżeli mamy oś 25-metrową strzelnicę zamkniętą, to nie jesteśmy tam w stanie strzelić konkurencji trap. Na takiej strzelnicy strzelamy wyłącznie do celów reaktywnych w postaci poperów. A więc dana strzelnica, która udostępni swój obiekt, będzie nam determinowała to, jaki rodzaj broni, jaki rodzaj konkurencji będzie na danym egzaminie. Ok. Pozwólcie, że szczegółowo sobie to omówimy. Pamiętajcie, że do egzaminu na patent przystępujecie tylko i wyłącznie w jednej z tych kategorii, czyli Strzelacie tylko i wyłącznie jeden raz pistolet, tylko i wyłącznie jeden raz karabin i tylko i wyłącznie jeden raz strzelbę. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ strzelając tylko i wyłącznie jeden pistolet, niech to będzie na przykład pistolet pneumatyczny, uzyskujecie pozwolenie na broń palną w postaci pistoletów oraz rewolwerów bocznego zapłonu oraz centralnego zapłonu. Jeżeli strzelicie. Jedną konkurencję karabin, niech to również będzie karabin pneumatyczny na dystansie 10 metrów, uzyskujecie pozwolenie na broń palną w postaci karabinków oraz karabinów bocznego oraz centralnego zapłonu i strzelając ze strzelby, tutaj również uzyskujecie pozwolenie na broń palną w postaci strzelby gładkolufowej, bez względu na jej konstrukcję, czyli mówimy tutaj o tak zwanej pompce, o boku, o strzelbie horyzontalnej, o automatach. Nie ma tutaj najmniejszego problemu zdając ten jeden egzamin, tak jak widzicie, zakres broni, na którą możecie uzyskać pozwolenie jest bardzo duży. Bardzo wiele strzelnic udostępnia informacje w zakresie tego Jaka będzie konkurencja w danej dyscyplinie? Oczywiście, jeżeli wejdziemy na stronę danej strzelnicy i zaobserwujemy, zauważymy, że ma ona oś 25-metrową, to wiadomo, że jedyny karabin, jaki tam strzelimy, to pneumatyk, jedyną strzelbę, jaką tam strzelimy, to do poperów, ale kwestia. Pistoletu pozostaje otwarta. Strzelnice udzielają informacji, jakie egzaminy są u nich przeprowadzane. Czy to będzie pistolet sportowy, czy to będzie pistolet pneumatyczny, i pod tą konkurencję możemy się nastawić. Jeżeli mówimy o strzelnicach otwartych, to warto przedzwonić i zapytać, jaka dyscyplina jest tam praktykowana. Czy będzie to strzelanie z karabinu na 50 metrów, czy też może mają tam jakieś krótsze osie, które umożliwiają podejście do egzaminu z karabinu pneumatycznego. Natomiast jeżeli mówimy o strzelbie, to co do zasady, jeżeli jest tam możliwość przeprowadzenia konkurencji trap, to taki trap tam jest przeprowadzany. Mam nadzieję, że wyjaśniłem to w sposób w miarę zrozumiały. Podkreślę tylko to, co najważniejsze. Strzelamy jeden raz z pistoletu, jeden raz z karabinu i jeden raz ze strzelby. Mamy tylko i wyłącznie jedno podejście egzaminacyjne. Strzelanie z pistoletu. Omówimy sobie pierwszy wariant: pistolet sportowy kaliber 5-6 mm, czyli jest to broń bocznego zapłonu, bądź też pistolet centralnego zapłonu w podanych kalibrach. Osobiście nigdy się nie spotkałem z tym, żeby na egzaminie na patent strzelecki była broń centralnego zapłonu. Być może są takie przypadki, ja osobiście nie słyszałem. Najczęściej są to pistolety bocznego zapłonu oraz pistolety pneumatyczne. Celem jest tarcza do konkurencji pistolet dowolny. Potocznie zwana olimpijką, która jest od nas oddalona o 25 metrów, do której oddajemy 5 strzałów z postawy stojącej z możliwością trzymania broni obu rącz w ciągu 5 minut. Naszym założeniem, naszym wymaganiem jest to, aby co najmniej 4 przestrzeliny, które umieścimy na tej tarczy, zmieściły się w pierścieniu o średnicy 15 cm. Pozwólcie, że przedstawię Wam małą wizualizację tego egzaminu. Konkurencja pistolet sportowy, amunicja bocznego zapłonu. W tej konkurencji oddajemy 5 strzałów do tarczy. Konkurencja pistolet sportowy, potocznie zwanej olimpijką, która jest od nas oddalona o 25 metrów. Naszym celem jest Ułożenie co najmniej czterech przestrzelin w kole o średnicy 15 cm na całej powierzchni tarczy, czyli bez względu na to, w którym rejonie tarczy umiejscowimy co najmniej 4 z 5 przestrzelin, egzamin zostaje zaliczony. Przypominam, czas egzaminu to 5 minut. Zakładając wariant, w którym. Tak będzie wyglądała nasza tarcza. Egzamin zostaje zaliczony. Kolejny wariant pistolet pneumatyczny kaliber 4,5 mm. Naszym celem jest tarcza do konkurencji pistolet pneumatyczny, która jest od nas oddalona o 10 m, do której oddajemy 5 strzałów z postawy stojącej w czasie 5 minut. I tutaj naszym celem, naszym założeniem jest to, abyśmy co najmniej 4 przestrzeliny, Ułożyli w dowolnym miejscu na tarczy w pierścieniu o średnicy 5 cm. I znowu mała wizualizacja dla Was. Kolejny wariant, kolejna konkurencja. Pistolet pneumatyczny, z którego oddajemy również 5 strzałów. Mamy wydzielone 5 śrucin. Tarcza do konkurencji: pistolet pneumatyczny, która jest od nas oddalona o 10 metrów. Naszym celem, naszym założeniem jest to, aby na tej tarczy w jej dowolnym miejscu umieścić co najmniej cztery przestrzeliny, które zmieszczą się w kole o średnicy 5 cm. Czyli znowu, jeżeli przykładowo tak będzie wyglądała nasza tarcza, egzamin zostaje zaliczony. Strzelanie z karabinu, czyli dyscyplina karabin. Pierwszy wariant. Karabin bocznego zaponu kaliber 5,6 mm. Naszym celem jest tarcza do konkurencji karabin 50 metrów, która jest, jak sama nazwa mówi, oddalona od nas o 50 metrów. Oddajemy do niej 5 strzałów z postawy leżącej z możliwością wykorzystania podpórki w czasie 5 minut. Naszym założeniem jest to, abyśmy na całej powierzchni tarczy. Umieścili co najmniej 4 przestrzeliny w pierścieniu o średnicy 5 cm, czyli w dowolnym miejscu na tarczy, bo mamy do dyspozycji całą powierzchnię tarczy, musimy umieścić 4 przestrzeliny w pierścieniu o średnicy 5 cm i dla Was drobna wizualizacja. Konkurencja karabin sportowy, amunicja bocznego zapłonu, standardowo 5 sztuk. Naszym celem jest tarcza karabin sportowy, która jest oddalona o 50 metrów. Naszym założeniem, naszym celem jest to, aby na całej powierzchni tarczy ułożyć cztery przestrzeliny, które zmieszczą się w kole o średnicy 5 cm. I znowu standardowo zakładamy, że tak będzie wyglądała nasza tarcza, to są nasze przestrzeliny. Mieścimy się czterema w dowolnym miejscu na tarczy. Nasz egzamin jest zaliczony. Karabin pneumatyczny 4,5 mm. Naszym celem jest tarcza do konkurencji karabin pneumatyczny, która jest od nas oddalona o 10 metrów, do której oddajemy 5 strzałów z postawy stojącej w ciągu 5 minut. Naszym założeniem jest to, abyśmy w dowolnym miejscu na tarczy... Ułożyli co najmniej cztery przestrzeliny w pierścieniu o średnicy 2 cm. I tutaj dla Was wizualizacja. Karabin pneumatyczny, standardowo pięć rucin jest przewidzianych do tej konkurencji, do tego zadania. Naszym celem jest tarcza do konkurencji karabin pneumatyczny, która jest od nas oddalona o 10 metrów Naszym celem, naszym założeniem jest ułożenie. Co najmniej 4 przestrzelin w kole o średnicy 2 cm. Kolejny raz to podkreślę, w dowolnym miejscu na tarczy wystarczy, że nasz wynik będzie wyglądał w taki sposób. Bez najmniejszego problemu mieścimy się w kole o średnicy 2 cm, co najmniej czterema przestrzelinami. Strzelba gładkolufowa. Pierwszy wariant strzelby gładkolufowej polega na tym, że możemy strzelić konkurencję trap. Ostrzeliwujemy lecące rzutki z dystansu około 15 metrów. Mamy 5 strzałów z postawy stojącej. Czas całego egzaminu to 6 minut, a wynik pozytywny uzyskujemy po strąceniu co najmniej 3 rzutków. Drobna wizualizacja. Konkurencja trap, czyli strzelanie do lecących rzutków za pomocą strzelby typu bok. Naszym celem, naszym założeniem jest to, aby z dystansu 15 metrów strącić co najmniej 3 z 5 lecących rzutków. Rzutki są wystrzeliwane oczywiście pojedynczo, a czas tej konkurencji to 6 minut. I drugi wariant. W dyscyplinie strzelba, czyli strzelanie do celów reaktywnych, np. metalowych poperów. Co do zasady, celów jest 5. Są one od nas oddalone o co najmniej 10 metrów. Oddajemy do nich 5 strzałów z postawy stojącej w ciągu 3 minut. Zaliczenie uzyskujemy po trafieniu co najmniej czterech z nich. Czyli na dystansie co najmniej 10 metrów jest ustawionych 5 metalowych poperów. W ciągu 3 minut oddajemy 5 strzałów, tak aby strącić co najmniej 4 popery. Są też inne warianty. Tego rodzaju egzaminu, które polegają na przykład na ostrzeliwaniu jednego dużego gonga, jednego dużego popera, który po każdym trafieniu się ugina, ukazując chorągiewkę, która się za nim znajduje. I pozwólcie, że przedstawię Wam wizualizację. Kolejny wariant dyscypliny strzelba to oczywiście strzelba typu pompka, gdzie z dystansu co najmniej 10 metrów. Oddajemy 5 strzałów do 5 metalowych poperów. Wynik pozytywny uzyskujemy w momencie, w którym strącimy co najmniej 4 znik. Przypominam, czas trwania tego egzaminu to 3 minuty. I tym oto sposobem omówiliśmy regulamin egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego. Czyli jest to regulamin samej ścieżki proceduralnej, a także części teoretycznej oraz części praktycznej egzaminu na patent strzelecki. Czy to już koniec? Oczywiście, że nie. Pozwólcie, że powrócimy na główną stronę PZSS. W zakładce patenty i licencje. Jak pamiętacie, tych załączników do pobrania było znacznie więcej. Pozwólcie, że przytoczę kolejny z nich, czyli program kursu, czyli szkolenia wstępnego do egzaminu na patent strzelecki. I o co w tym chodzi? Każdy klub, do którego się zapiszemy, organizuje kurs przygotowawczy do egzaminu na patent strzelecki. Stąd też właśnie jest wymagana miesięczna karencja. Jeżeli chodzi o pozwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich, tam karencji żadnych nie ma, ponieważ nie ma żadnego programu przygotowawczego do podejścia do tego egzaminu. Ten egzamin jest przeprowadzany na komendzie policji, a że komenda policji, czyli policja, nie organizuje żadnego szkolenia, to też nie ma żadnego programu, to też nie ma żadnej karencji. Jeżeli chodzi o pozwolenie na broń do celów łowieckich, tam karencja wynosi co najmniej jeden rok. Oczywiście zagadnienia związane z pozwoleniem na broń palną do celów łowieckich są bardziej rozbudowane, są bardziej szczegółowe, tam są dodatkowe uprawnienia, w tym uprawnienia zawodowe. Więc nie tylko myślę, ale wręcz jestem pewien tego, że nie można porównywać ze sobą tych różnych rodzajów pozwolenia na broń palną, ponieważ każdy z tych rodzajów uprawnia do czegoś innego. Kolekcja uprawnia wyłącznie do posiadania broni palnej, sport uprawnia nie tylko do posiadania broni palnej, ale również do współzawodnictwa w zawodach sportowych, a pozwolenie na broń palną do celów łowieckich uprawnia nie tylko do posiadania samej broni, ale również do polowań i do różnych innych aspektów związanych z szeroko rozumianą gospodarką leśną, z łowiectwem. Pragnę Wam jedynie wskazać, że im dany rodzaj pozwolenia na broń palną daje nam większy zakres możliwości, tym wiąże się to z kursem, tym wiąże się to z programem, którego długość jest uzależniona od danego rodzaju pozwolenia na broń palną. Znowu, użyłem tutaj bardzo dużych skrótów myślowych, natomiast mam nadzieję, że dobrze się rozumiemy. A więc program kursu. Czyli szkolenia wstępnego do egzaminu na patent strzelecki, mówi nam o zagadnieniach, które muszą być zrealizowane w ciągu miesięcznej karencji. Jak widzicie, nie ma tego zbyt dużo. Godzin lekcyjnych 45-minutowych na tego rodzaju przedsięwzięcie jest przewidzianych co najmniej 20. Ten program kursu naprawdę nie jest skomplikowany i nie stanowi praktycznie żadnego obciążenia. Większość z tych kwestii jest omawianych na bieżąco podczas treningów strzeleckich, które mamy wpisane w punkcie 6. Zajęcia praktyczne, czyli strzelamy z pistoletów, strzelamy z karabinów, strzelamy ze strzelby. W trakcie tych treningów omawiamy sobie budowę broni, jej zasadę działania, mówimy o wszystkich zasadach bezpieczeństwa, o przepisach sportowych. Tutaj naprawdę można upiec kilka pieczeni na jednym ogniem, Ogniu, czyli przeprowadzając zajęcia praktyczne można zgłębiać wiedzę teoretyczną. Prócz tego zalecane jest przeprowadzenie wykładu, przeprowadzenie prezentacji, która w sposób wyczerpujący powinna zawierać w sobie informacje odnośnie ustawy o broni i amunicji oraz przepisów sportowych, w tym patentu, licencji oraz regulaminów PZSS. Powinny również w sposób wyczerpujący zostać zaprezentowane przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w strzelectwie sportowym, ale nie tylko w strzelectwie sportowym. Tutaj chodzi o bezpieczeństwo w posługiwaniu się bronią oraz o bezpieczeństwo w kontekście korzystania ze strzelnicy. Obrona konieczna i stan wyższej konieczności. Bardzo istotne informacje, które wprost wynikają nam e, m.in. z kodeksu karnego. Międzynarodowe przepisy strzelectwa sportowego, a także to o czym już wcześniej powiedziałem, czyli budowa broni, budowa amunicji, zasada działania, opisy, nazewnictwo poszczególnych części, to wszystko wchodzi w część kursu przygotowawczego. Wkreślę po raz kolejny, już ostatni, to szkolenie wstępne nie jest niczym trudnym, co do zasady, jest odhaczone. Podczas spotkań przygotowawczych do podejścia do egzaminu na patent strzelecki. Kolejny istotny dokument to ogólne zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim. To jest tylko jedna strona, i zapraszam Was i zachęcam. Do tego, abyście się z tymi zasadami bezpieczeństwa zapoznali, one tak naprawdę nie dotyczą samego sportu strzeleckiego. Te zasady bezpieczeństwa dotyczą każdej osoby, która znajduje się na strzelnicy. One mówią nam o tym, jak powinniśmy postępować z bronią palną. A więc śmiało można usunąć ten dopisek w strzelectwie sportowym i te zasady będą dotyczyły ogółu bezpieczeństwa na strzelnicach. Kolejny dokument, kolejny akt to standardy przyjęte przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, obowiązujące podczas egzaminu praktycznego na patent strzelecki. I znowu to jest tylko jedna strona. Zachęcam Was do zapoznania się z jej treścią. Tutaj mamy wypisane warunki i wymagania względem pistoletu, względem karabiny, względem strzelby. To są naprawdę kwestie bardzo oczywiste. Wszystko to, co jest tutaj zawarte, było częściowo omówione w tym filmie. Natomiast szczegółowo te zagadnienia poruszymy w drugim filmie, czyli w filmie, który poruszy aspekty praktyczne. Zorganizujemy egzamin na patent strzelecki i to wszystko, co mamy wypisane w standardach i w warunkach bezpieczeństwa, będzie przez nas respektowane na strzelnicy. Warto zrobić krótkie podsumowanie i usystematyzować to, co już wiemy. A więc rozpoczynamy od zapisania się do klubu strzeleckiego, do klubu sportowego zrzeszonego w PZSS-ie i w tym momencie uzyskujemy wpis w portalu PZSS, czyli od tego dnia jest liczona nasza miesięczna karencja. W trakcie tej karencji uczęszczamy na spotkania, tak aby zrealizować program kursu szkolenia wstępnego do egzaminu na patent strzelecki. Tam omawiamy sobie te wszystkie aspekty tam również trenujemy pistolet, karabin oraz strzelbę. Po około miesięcznym, czasami półtora miesięcznym, czasami dwumiesięcznym, kursie przygotowawczym nadchodzi czas na podejście do egzaminu. Oczywiście do egzaminu możemy się zapisać, tak jak już to wcześniej powiedziałem, w trakcie miesięcznej karencji. Najważniejsze jest to, aby sam egzamin miał miejsce już po miesiącu naszej przynależności do PZSS-u. Zapisujemy się na egzamin, jedziemy na niego, zdajemy część teoretyczną, zdajemy część praktyczną. Wynik jest jeszcze tego samego dnia. Następnego dnia występujemy do PZSS-u o nadanie nam licencji. Do mniej więcej miesiąca różnie to bywa, czasami szybciej, czasami troszeczkę dłużej można przyjąć średnią, że do około miesiąca otrzymujemy licencję. Udajemy się do lekarza, do tego już właściwego, który jest wymagany dla każdego rodzaju pozwolenia na broń palną. Wykonujemy badania lekarskie, wykonujemy badania psychologiczne i kompletujemy nasze dokumenty. A więc dokumenty, które są wymagane i które przesyłamy, to patent, to licencja, to badania lekarskie. To zaświadczenie z klubu strzeleckiego o przynależności do niego, to wniosek o wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych i potwierdzenie opłaty w wysokości 242 zł do tego wniosku. Oraz jeżeli mamy taką możliwość, to występujemy jednocześnie z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń. Sportową do celów kolekcjonerskich. Tutaj również opłata 242 zł oraz zaświadczenie z danego stowarzyszenia, że do niego przynależymy oraz statut takiego stowarzyszenia. Warto w tym miejscu się zorientować, czy dany klub strzelecki, do którego się zapisujemy, prowadzi również stowarzyszenie o charakterze kolekcjonerskim. Przytłaczającej w większości przypadków, tak właśnie jest, czyli zapisując się do danego klubu, jesteśmy w strukturach sportowych oraz jesteśmy w strukturach kolekcjonerskich, co uprawnia nas właśnie do takiego zabiegu. Czyli, kładając nasze dokumenty z obligu, możemy otrzymać. Pozwolenie do dwóch celów posiadania broni, czyli sportowej oraz kolekcjonerskiej. Tej kolekcjonerskiej, oczywiście, okrojonej do wersji sportowej, ale o tym, tak jak już wielokrotnie mówiłem, porozmawiamy sobie w części trzeciej tego cyklu. Oczywiście, dołączamy zdjęcia, taki komplet dokumentu wysyłamy listownie, bądź też fatygujemy się osobiście do właściwej. Dla naszego miejsca stałego zamieszkania Komendy Wojewódzkiej bądź też Komendy Stołecznej składamy dokumenty. Całość powinna trwać około miesiąca. W tym czasie odezwie się do nas dzielnicowy z mojej praktyki i z moich informacji. Wygląda to w taki sposób, że dzielnicowy kontaktuje się z nami już po kilku dniach. Przeprowadza wywiad środowiskowy. Tutaj na spokojnie wywiad środowiskowy jest przeprowadzany przy każdym rodzaju, przy każdym celu posiadania broni palnej. Jest to procedura dla samej procedury. Tutaj naprawdę bez obaw. Dzielnicowy sporządza z tego dokument. Dokument ten zostaje odesłany do WPA. Jeżeli nie ma żadnych dodatkowych rzeczy. Jeżeli WPA nie ma do nas żadnych dodatkowych spraw, to wydaje nam pozwolenie na broń palną w drodze decyzji administracyjnej, informuje nas o tym listownie. Mamy tutaj okres uprawomocnienia, z którego oczywiście możemy się zrzec. Występujemy o wydanie promesy, czyli jednorazowego dokumentu uprawniającego nas do zakupu broni palnej. Koszt takiego dokumentu to 17 zł. Kupujemy naszą pierwszą broń, rejestrujemy ją czy to osobiście, czy to drogą listowną, i dopiero po rejestracji pierwszej sztuki otrzymujemy. Tę tak zwaną czerwoną książeczkę, gdzie mamy wpisany rodzaj broni, gdzie mamy wpisany kaliber, i na podstawie tej książeczki zakupujemy amunicję, która jest dedykowana do naszej broni, czyli amunicję, którą mamy wpisaną w książeczce. Niestety żadnej innej amunicji nie kupimy. Pozostaje nam ostatnia bardzo istotna kwestia, czyli samo utrzymanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych. Wiele rodzajów pozwolenia na broń charakteryzuje się tym, że musimy spełnić odpowiednie wymagania. Dla wymagania pozwolenia na broń do celów sportowych jest posiadanie licencji na dany rok. Mówimy tutaj o licencji Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, która uprawnia nas do współzawodnictwie w dyscyplinach strzeleckich. Aby taka licencja została nam wydana. Musimy, tu jest takie potoczne określenie, odhaczyć 8 startów w danym roku kalendarzowym. Już Wam wszystko wytłumaczę. Bazując na kalendarzu na rok 2024 Śląskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Katowicach, pod który podlegam. Jeżeli mówimy o 8 startach, rozumiemy przez to udział w ośmiu konkurencjach. 4 dla broni głównej, dla dyscypliny głównej, dla dyscypliny wiodącej oraz po dwa starty dla pozostałych dyscyplin. Jeżeli moją dyscypliną główną, moją dyscypliną wiodącą jest pistolet, to muszę z niego strzelić 4 starty, dla karabinu 2 oraz dla strzelby 2. I jak to wygląda, przedstawię na kolejnym kalendarzu, który jest bardziej rozbudowany. Tutaj pragnę tylko wskazać, że dla Województwa Śląskiego mamy 118 imprez sportowych w skali roku. Oczywiście, ten katalog nie jest zamknięty. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której od kilku do nawet kilkunastu imprez sportowych jest w ciągu roku dopisywanych do danego kalendarza. Ale bazując na tym, co mamy, na samym Śląsku 118 zawodów, na których możemy zaliczyć kilka startów. Kolejnym przykładem może być kalendarz Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, gdzie jak możecie zaobserwować. Samek imprez jest 335, więc mamy 335 zawodów, na których możemy odkaczyć kilka startów. I tutaj jest to ładnie zwizualizowane, czyli pistolet, karabin oraz strzelba. Na Pierwszych z brzegu zawodach, które są już 1 stycznia, więc 1 stycznia możemy mieć tak naprawdę spokój, już na cały rok, gdzie odhaczymy sobie start z pistoletu, z karabinu i ze strzelby. Jeżeli w tych zawodach będą na przykład dwie konkurencje w pistolecie, czyli będzie to na przykład statyka i dynamika. To mamy odhaczone dwa starty. Jeżeli przy karabinie będzie to samo, czyli stateka i dynamika, to mamy odhaczone dwa starty. I przez, przy strzelbie wystarczy to samo, i również mamy odhaczone dwa starty. Czyli biorąc udział w jednych zawodach, jesteśmy w stanie odhaczyć 3, 4, 5, a nawet i 8 startów. Kalendarz Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, i tutaj rzućmy najpierw okiem na to, ile tych yy, zawodów jest, 230, 230 zawodów i tutaj również mamy bardzo ładnie i czytelnie wskazane to, w jakich konkurencjach te zawody są przeprowadzane. Czyli mamy karabin pneumatyczny, pistolet pneumatyczny, karabin dowolny, pistolet centralny zapłon, pistolet sportowy, strzelba i tak dalej, łącznie z bronią czarnoprochową i spójrzcie na to, na takich jednych zawodach jesteśmy w stanie strzelić raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć konkurencji, i wystarczy, że każda będzie w dwóch wariantach, i tak naprawdę mamy odkaczonych 12 startów. Więc tutaj myślę, że warto obalić ten mit, który jest bardzo często przypinany pod. Pozwolenie na broń do celów sportowych, że tutaj trzeba jeździć, ileś razy do roku odhaczać zawody, że to jest koszt, że to są wyrzeczenia, że z tym jest problem. No to, szanowni państwo, jeżeli przyjmiemy, że dla danego województwa mamy około 200-250 zawodów miesięcznie, jeżeli przeniesiemy to na skalę całej Polski, to daje nam kilka tysięcy zawodów rocznie. Kilka tysięcy zawodów rocznie. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń proceduralnych. Mieszkając w województwie śląskim możecie jeździć na zawody do województwa zachodniopomorskiego, a z zachodniopomorskiego do województwa małopolskiego wybieracie sobie dowolne zawody w dowolnym miejscu w Polsce, w których chcecie wziąć udział czy to będzie strzelectwo dynamiczne, czy to będzie strzelectwo statyczne, czy to będzie broń pneumatyczna, czy to będzie strzelba do poperów, strzelba do żutek, czy to będzie strzelanie długodystansowe Naprawdę różnorodność jest ogromna, ale najważniejszym aspektem jest to, że biorąc udział w jednych zawodach, jesteście w stanie strzelić 8 startów. Czyli, tak naprawdę, to całe utrudnienie, które jest przypisywane do tego rodzaju pozwolenia na broń, można mieć załatwione w ciągu jednego dnia. Myślę, że to będzie na tyle. Wracamy na naszą stronę tytułową PZSS, odcinek. Naprawdę długi, z całą pewnością będzie trwał ponad godzinę, natomiast chciałem w sposób w miarę przejrzysty i w sposób w miarę rzetelny przedstawić, jak wygląda cała ścieżka proceduralna uzyskania pozwolenia na broń palną do celów sportowych, gdzie takim najważniejszym wyznacznikiem jest oczywiście Polski Związek Strzelectwa Sportowego, a mówiąc konkretnie, sam egzamin na patent strzelecki. I tutaj prośba z mojej strony, proszę się nie przerażać. Każdy rodzaj pozwolenia na broń palną charakteryzuje się przygotowaniem do takiego egzaminu, który występuje w wariancie teoretycznym oraz praktycznym i nie inaczej jest przy patencie strzeleckim i pozwoleniu na broń do celów sportowych, oraz wiąże się okresami karencji, bądź też okresami, gdzie oczekujemy na dany egzamin, bądź też na daną poprawkę. Badania lekarskie, badania psychologiczne są obligatoryjne dla każdego rodzaju pozwoleń. Wizyta dzielnicowego jest obligatoryjna dla każdego rodzaju pozwoleń. Wnioski i opłaty są obligatoryjne i identyczne dla każdego rodzaju pozwoleń. Więc pozwolenie na broń palną do celów sportowych nie jest tutaj żadnym wyjątkiem i nie odbiega od pozostałych rodzajów pozwoleń na broń palną. Zachęcam do tego, abyście podzielili się swoimi wrażeniami, swoimi uwagami w komentarzach. Być może macie jakieś dodatkowe pytania, oczywiście, zachęcam do kontaktu. A więcej szczegółów w kontekście egzaminu praktycznego już w kolejnym odcinku. Tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Trzymajcie się, cześć.